Dzień dobry, w dniu dzisiejszym taki oto właśnie dumper, czyli klasyka, klasyk Cane Creek Double Barrel wersji coil. Z pewnymi różnicami, bo to nie jest oryginalna podpora sprężyna, ale o tym zaraz. Zrobimy sobie pełny serwis. Na tyle, na ile jest to możliwe, pokażę Wam, jak to zrobić w domu, choć będziemy tutaj drutować. Drutować, może nie sam dumper, ale drutować odpowietrzaniem, bo żeby. Taką wersję, która ma, zresztą zobaczycie, ale w środku tam rurki, rureczki. Te same regulatory tutaj są dość zawiłe i tam dużo powietrza będzie chciało się nam ukryć przed nami. No to odpowietrzenie tego dobrze w domowych warunkach bez tej pompy, z której ja normalnie bym do niego skorzystał, no to jest tak... Ach, można. Raz na jakiś czas, jak robicie sami dla siebie i będziecie czerpać satysfakcję z tego, że to jest zrobione dobrze, no to można. To co? No jest sprężyna zdjęta. Widzieliście? Odkręcamy preload, ściągamy tę nakrętkę. Ona nie jest oryginalna, dlatego że ta stara już jest w kawałkach, ale my przechodzimy do samego dampera. Kwestia jest taka: Torx 20, bo to nim trzeba będzie tutaj odkręcić port komory powietrznej. Pod, pod tłokiem, no bo trzeba spuścić sobie z niego ciśnienie. Bierzemy sobie igłę apteczną, w miarę cienką, ale nie ultra cienką, taką, żebyście dali radę ją tutaj wbić. Wbijamy. Słyszycie, ciśnienie zeszło. Powolutku wyciągamy igiełkę. Robimy to wszystko powoli. Z bardzo prostych względów. Ta gumka, która tutaj jest w przeciwieństwie do Foxa, no nie jest wymieniana za każdym razem. Trochę bardziej w stronę takiej filozofii e, Olinsa, gdzie te gumki ktoś to sprawdził i uważa się, że staczają na 50 przekuć. Sprawa jest taka, że generalnie igła, którą wy będziecie to pompować i którą będzie pompował to serwisant w większości wypadków, będzie cieniutka, apteczna, jakikolwiek nawet profesjonalny adapter z tak drogich Marek jak Andreani, mimo że wygląda to cukierkowo super, to w środku i tak jest igła apteczna. Zresztą możecie to zobaczyć na moich innych materiałach. To wszystko też tam tłumaczę w przypadku materiału o pompowaniu azotem. Więc ta igła apteczna to jest to samo, tylko w... W biedniejszym opakowaniu, czyli w Waszych rękach. No i ta igła jest cieniutka. No i ona też nie rozszarpuje i nie wyrywa kawałków gumy. A taka igła od Foxa jest dużo grubsza. No i ona, no nie wiem czy robi, ale domyślam się, że może zrobić większą szkodę. Więc jeśli macie dobrą, niezadartą igiełkę, to ona spokojnie nie uszkodzi tej gumki i to będzie wielorazowe. Jeśli spuściliście powietrze, to ten rezerwuar powinien pójść w dół. Tłogi FP jest podparty. Podpiera nam to i uniemożliwia nam, czyli on się przesunął na maksa do góry, co oznacza, że możemy sobie spuścić po prostu olej. Tutaj przez otwór odpowietrzający, Uwaga, może nam tam siurnąć. To się dalej nie wciśnie. O, żeż ty. Dajcie mi tu coś, na czym mogę to podeprzeć. To oczywiście mi siurnie zaraz. O, weszło, a było tak na syfie wklejone, że. Dobra, polało się trochę, jeszcze na chwilę sobie zakręcimy tutaj ten otwór, przez który później będziemy to finalnie odpowietrzeć, no bo do tego też dojdziemy. Montujemy sobie tą w imadło albo w cokolwiek. Klucz pinowy, możecie próbować z segerówkami, na dwie segerówki najlepiej, bo to się będzie dość mocno trzymać, więc... Zresztą słyszycie jak bardzo. No segerówki pojedyncze raczej nie dadzą rady. No, szkoda, żebyście sobie je uszkodzili. Cyk. Gąbka powinna być tu, ale ktoś tak dobił. No bo tu są podkładki, które regulują skok. I tutaj jest ta gąbeczka, która się po prostu na nie... Nabiła. Ją tak rozepchnęło, że była w ten sposób. I powiem Wam tak, w takim domowym serwisie, no bo przecież dla Was, którzy staracie się robić to w domu, staram się to nagrywać. A Wy, którzy robicie po serwisach na podstawie moich manuali, to bójcie się Boga, ale jakiś sąd kiedyś Was do, dogoni. Prawda jest taka, że rozbieranie tego bardziej, jeśli nie wymieniacie tych uszczelek, warto sobie względem szaftu odkręcić oczko, co zaraz Wam pokażę rozbieranie tu tego, jeśli szyjmy są w porządku, no to po cóż i tak nic tam nie zrobicie, szkoda czasu jakiś plastikowy haczyk i wychodzi nam wewnętrzna rurka nie bez powodu się nazywa Double Barrel 1, Barrel 2. To jest właśnie ta druga rurka. A jeśli nie do końca rozumiecie, po co ona jest i jak to miałoby działać, subskrybujcie, obserwujcie, śledźcie mnie i moje kanały społecznościowe. Tam wszystko Wam w końcu wytłumaczę. Tylko muszę mieć na to czas i Wasze wsparcie, więc po kolei. To mamy tak. Możemy sobie. To wepchnąć. Przydałoby się coś, żeby sobie podważyć pierścień rozporowy, który uniemożliwia nam wyskoczenie. Sposób generalnie na to jest taki, że trzeba sobie wcisnąć głębiej ten tłok, zepchnąć pierścień na dół, podważyć go, podciągnąć do góry, żeby nam wyskoczył w ten sposób. Czyli spychamy go, wchodzimy pod niego i podciągamy go do góry. Tak mniej więcej to robimy. Wyciągamy sobie. Naszą zakrywkę komory powietrza. A ojo, joj, Co ja tu pokazuję? Przecież wy tego nie macie w domu do odpowietrzania, czyli. U, czym mogliby? To się będzie trzymać na o-ringu. To tak wam nie wyskoczy, choć trzeba to czymś chwycić. Jakbym się znał na gwintach, to bym wam powiedział, jaki to ma gwint. Znalazłem jakąś kieszonkę z śrubkami takimi standardami. Ta śrubka pasuje, a jest to. Już zaraz wam to zmierzę. Po zewnętrznej ten gwint ma całe zawrotne niecałe 4 mm, 3,8 mm. Można sobie taką śrubkę dobrać. Wkręcić i już za nią szarpać kombinerkami czy czymkolwiek, to wtedy to łatwiej wyjdzie. Nawet wam pokażę, jak to zrobić, bo IFK ma dokładnie to samo. Tłoczek w środku, tak zwany IFP. Wkręcamy sobie tą śrubkę. Jakąś taką pasującą. Łapiemy i jazda, i wyciągamy. I wszystko jest gitarka. To, to. To. No, i teraz, jak zapewne tutaj widzicie, jest to zardzewiałe. Najpierw musimy się upewnić, że mi dobrze klucz siędzie. O, odkręciło się. W tym wypadku mam y, śrubę. Mogą być to takie rozporowe pierścienie, które w jednym miejscu mają przerwę. Trzeba sobie to wtedy, no, po prostu, podważać. Takie same, no nie takie same, ale działające na tej samej zasadzie jak ten pierścień. Teraz mamy to. Yy, dziesiątka i możemy sobie wykręcić do oporu regulatory. Ten, którym teraz kręcę, jest od kompresji, ten drugi jest od reboundu. Pięknie. Ciach, raz. Jeśli się zastanawiacie, po czym ja będę wiedział, który jest który, no to rebound zazwyczaj jest czerwony. Na sprężynie. Ale nie zawsze te oznaczenia one się czasem spłukają, nie ma ich. No to lepiej, żebyście pamiętali, kompresja będzie miała niebieskie, ale o, widzicie, no tutaj nie ma tego niebieskiego koloru co. To może oznaczać, że ktoś tu już się męczył z tym, bo to pokrętło jest zablokowane. Też nie wiem z jakiego powodu w ogóle rozwalone. I powiem wam, że do standardowej wymiany oleju smarowania czy czegokolwiek tyle wam wystarcza. Odkręcanie całej rury względem body zostawcie serwisom. Sami dla siebie w ogóle to jest kwestia sporna, czy serwisy to ruszają, bo ja uważam, że nie ma sensu tego ruszać, jak nie cieknie, nie? To takie dłubanie dla dłubania i zużywanie materiału, nie? Tutaj ta śrubeczka z podkładeszką to zostawmy. Będziemy to zaraz czyścić, tylko ja sobie jeszcze ten szaf rozbiorę. Szaf o średnicy zewrotnych 8 mm. Odtłuszczony jest. Knipek siki i odkręcamy. O dziwo tutaj nie było zgrzytów piekielnych. Stary klej do gwintów będzie trzeba wyczyścić, nałożyć nowy. Jak to by się trzymało wam tak jak mi, to spokojnie drewni drewnianymi szczękami byście ten shaft przytrzymali. Jeśli będzie trzymało wam się mocno, no to co? Opalarka, palniczek, podgrzewanko, żeby ten klej puścił. No zresztą domyślacie się, jakie są sposoby, żeby rozluźnić połączenia metal metal. Zanim będę wysuwał głowicę, ja sobie czyszczę gwint, no bo będę wysuwał ją w tę stronę. To nie jest tak, że ten gwint jest ostry jak żyletka, on wam to rozpierniczy, nie? To trzeba się troszkę przygotować do tego. Ja sobie tu gęstego smaru dam na ten gwint, żeby mi się to nie uszkodziło. Cyk, nasmarowane i powolutku delikatnie schodzi jak po masełku. No, i głowicę mam, rzeczywiście zabrudzenia trochę w środku. Ślisk natomiast idealna kondycja, więc to mamy zdjęte. Podkładki redukujące skok możemy sobie zdjąć, to też zdejmujemy. No i mamy rozebrane wszystko, gotowe do czyszczenia. Czy to będzie rebound, czy kompresja, to robi się to tak samo. Jak popatrzycie sobie na ten element, to on ma trzy dziurki: raz, dwa, trzy. Jeśli chodzi o ten gwint, ale te dwie wyższe nas interesują, przez nie na wskroś przechodzi taki pin, który blokuje, uniemożliwia wykręcenie tej wolnej kompresji, a dokładniej jej regulacji. Więc trzeba sobie wybić. Ja tutaj mam ucięty kawałek szprychy cieniowanej, cieniowanej do 1,5 mm. Żeby się to nie kręciło, to mogę sobie to chwycić w ten sposób. Chwycimy sobie to przez nasadeczkę. Tu ma iść, czyli mniej więcej pod tym kątem tak. O, I pin wypadł. Wyciągnięcie tego to był tylko e, częściowy. Kłopot, a właściwie nie kłopot, bo to jest po prostu jakiś pin blokujący, i w przypadku tego niezablokowanego regulatora, ja bym sobie go po prostu cyk wykręcił ale w przypadku tego to tak nie działa, bo ktoś próbując go wykręcić już urżnął tu jeden ząbek, co znacznie utrudnia sprawę. Jeszcze dodatkowo to jest na ósemkę nasadkę. A ja już widzę, że tu jest orżnięte, więc ósemką też tego nie wykręcę. Z dużą dozą prawdopodobieństwa te kulki, które są tam w środku po prostu padły. Dobra, jednak mimo znacznie większej ilości czasu niż widzieliście na tym materiale poświęconej na próbę wykręcenia tego, nic z tego nie będzie, nie chcę tego zmasakrować, a to jest jeszcze w miarę zdatne do użycia, więc złożymy to tak. No, grzanie, topienie w, ró w różnych środkach w żaden sposób tutaj nie pomaga, a tutaj niestety widzę, że straciło to swój wymiar, bo jest albo uderzone od tej strony, albo nie wiem co się z tym wydarzyło, co może oznaczać, że się zakuła w środku ta igiełka. Zresztą widzicie tu na zdjęciu, jak to wygląda rozłożone w środku. Mechanizm tego działania jest dzieci prosty. Sprężynka, kulka, yy, sprężynka, która rozpiera elementy, które z kolei ładnie klikają. Ja to zakuwam. On, nawet na początku, wam się dociśnie, a później możecie go wbijać. Na koniec trzeba go wbić na tyle, żeby się schował i nie przeszkadzał w wkręcaniu. Dla mnie to. Będzie gdzieś tyle, tu wraca uszczelnienie z niego. Czyszczę, składam, widzimy się zaraz. Więc możemy przechodzić do tej jakże ekscytującej czynności, którą jest składanie. Przede wszystkim, żeby to złożyć, będziecie potrzebowali strzykawki. Tak, z moich niezbyt owocnych, ale mam nadzieję, że udanych przemyśleń wynikło, będzie dobrze. Zrobimy to tak, że będzie dobrze. No więc ta strzykawka przyda nam się do odpowietrzania. Oczywiście, róbcie wszystko, co uznacie za konieczne, żeby tu nie było żadnego powietrza w środku. My sobie możemy bez problemu spokojnie zacząć. W ten sposób, tutaj do poziomu, możemy sobie leć tu. I oczywiście, ty ci bardziej, mniej rozgarnięcie, jak ja zauważą teraz, że wykręcili śrubkę odpowietrzającą, a przecież ona teraz musi być zakręcona. Wkręcamy ogarniamy stanowisko i wracamy do zalewania, no oczywiście nie do pełna ale trochę naleć sobie można, olej się pojawi nam też tutaj trochę się go później pojawi tam, także nie ma problemu i jakbyście chcieli tu do pełna naleć to wam się wyleje tędy, także nie przesadzajcie zalejcie tak, żeby tutaj wam się nie wylało jak mamy tak zalane to możemy sobie wkręcić te regulatory, na to uszczelnienie możemy sobie gęstego smaru no w moim przypadku to jest PM600 więc nakładamy go i... I zaczynamy wkręcać. Dobra. Ja sobie to przechylam trochę w tę stronę po to, żeby podniósł mi się tu poziom oleju, żeby mi się to ładnie podpowietrzyło. Wkręcone mam, nie wkręcam jakoś mega bardzo. Biorę sobie tą śrubeczkę z podkładeczką małą w jej miejsce i w zasadzie mogę sobie do ogranicznika, czyli do niej, do pierwszego leciutkiego oporu cofnąć regulatory, żeby odpowietrzenie szło łatwiej. Dobra, no to to mamy cofnięte. Możemy sobie to wziąć w ten sposób, a ja się za ten czas biorę za składanie tutaj reszty. Tutaj możecie dłubać, wyciągać to uszczelnienie, ale jeśli go nie wymieniacie, e, średnio opłacalne. Trochę smaru do środka, rozprowadzić. Dużo więcej smaru tutaj, bo będziecie przez ten gwint go przeciskać. Podkładki ograniczające skok. Tak, powinna być ta gąbeczka, ale jeśli ona jest w takim stanie i właściwie zaraz by Wam się skruszyła i zaczęła cyrkulować, to lepiej nie dawać jej w ogóle. Składamy sobie to w ten sposób, że na tym smarze przesuwamy i to wchodzi gładziutko i chodzi pięknie. Pasowałoby to odtuścić. Jakiś środek odtłuszczający trzeba to wszystko zmyć, bo ten smar, który napchaliśmy, nie chcemy, żeby tu siedział. Może to robić tutaj na przykład. Chwytamy sobie z powrotem w szaftówki jakiś mocny klej do gwintów i byście zrobili sobie kuku, nałożyć bumper i teraz można nałożyć właściwie kleju. Chwycone, dokręcamy, ok, więc wrócimy sobie do miękkich szczęk, chwycimy się w ten sposób, tak żeby było wysoko. Użyjemy sobie tutaj już smaru w miarę przyzwoitego. Ten PM600 tutaj nie robiłby najlepszej roboty. Mamy przyzwoity smar. Łapiemy sobie od krawędzi, żeby ten olej się ładnie po całości rozprowadził i żebyśmy nie zamknęli tam żadnych bąbelków powietrza. Jeśli tak się stało, to sobie to naciskamy. Nie mamy tam żadnych bąbelków powietrza. Trzymamy tu szmatką, bo przez pierwsze ćwierć sekundy będzie tu trochę oleju. I jak wam weszło równo, to trochę już olej nie leci. Wciskamy i widzicie, że tu podnosi się poziom oleju. No, to jest oczywiste. Możecie sobie poodpowietrzać, ruszając za tą śrubkę góra-dół. Nie wiem, czy widzicie, tutaj bąbelki się pojawiają. Więc możecie tego tak odpowietrzać, dosłownie im więcej, tym lepiej. Ile się wam chce. Jak nie widzicie, żeby szło jakiekolwiek powietrze. No, widzicie jeszcze o bąbelki. Zmieniajcie tempo. Czasem wolniej, czasem szybciej, dlatego, że przetykacie to wtedy przez inne przestrzenie, wolna, szybka kompresja, wolny, szybki ryba. No i widzicie, jeszcze jakieś bąbelki lecą, możecie to w ten sposób poruszać. Jak już od dłuższego czasu nie lecą Wam żadne bąbelki, a Wy tak ruszacie różnym tempem i nic nie leci. Ja wiem, że Wy byście chcieli wiedzieć, ile Wt, jak Wam powiem, że okolice 2,5 Wt to nie ma za wielkiego sensu, ale licząc to w miarę CST, to Wytłumaczę, będzie o tym osobny materiał, ale tam okolice między 11, do, no, okolice 11 z hakiem oryginalnie jest zalewane olejem. Trochę ponad 11, tam widziałem w jakimś poradniku gdzieś koło 16. Tutaj 2,5 WT od Motoreksa to jest 14,5 Cesta. Jak najbardziej się nada i z odpowietrzeniem tą metodą jest ten problem. Że musicie zrobić jeszcze jeden kroczek, czyli teraz, jak poruszaliście, no część powietrza wyszła wam tam, no ale część powietrza wyszła tutaj. To trzeba sobie ten tłoczek wyjąć, dolać to znów do pełna i ten sam trigo, o którym mówiłem, żeby nie zamknąć tam żadnego powietrza. Dobra. I macie raczej regulatory odpowietrzone. Pewnie nie idealnie, no ale na Wasze potrzeby powinno styknąć. Bierzecie sobie rurkę, możecie sobie ją wcisnąć, dolewacie sobie tak, aż przykryje wam rureczkę. Całego gwintu nie musicie zakrywać i robimy to dalej tak. Szmatka, bo trochę tego będzie. Całe tłoczysko możecie wcześniej ciaplać w oleju, nie ma problemu żadnego. Kładamy. Olej się już nadmiar wylewa. ciskamy. Jakieś bąbelki widzicie, wam idą, więc dajcie im czas, żeby odpłynęły. No bo to tam stłoka się wyciska. Ok. No i weszło to tam głębiej, no i dookoła mamy pełno oleju. Pamiętajcie, żeby shaft był cofnięty na maksa do góry i zaczynamy wkręcać. I są tacy, którzy stwierdziliby, że robota skończona, ale niestety nie jest to takie proste. Wkręcamy sobie. Okej. Okay. Mamy zakręcone. No wiem, że was kusi, ale nie ruszajcie tym szaftem. Musimy zrobić przygotować się do drugiej części odpowietrzania. Damper możecie dać sobie na piąt w ten sposób i teraz ten otwór odpowietrzający, który już tutaj widzieliście, można sobie otworzyć. Tutaj, jeśli poszło wam całkiem dobrze, to tutaj będzie olej, tak jak w moim przypadku, nie ma tu na razie żadnego powietrza, ale pasowałoby tym tłokiem jeszcze trochę pocyrklować. I upewnić się, że to wszystko jest jednak bardzo dobrze odpowietrzone. No bo się orobicie i jak orobicie się na marne, to będzie Wam szkoda. Bierzemy sobie strzykawkę 100 ml. One mają to do siebie, że dodawane są do nich takie redukcje średnicy. Ta redukcja jest w miarę przyzwoita. Jak sobie ją jeszcze ona tutaj, jakbyście ją wcisnęli, mocno wkręcili, to pewnie by weszła. Ja sobie pomogę trochę w ten sposób. Nie chcę jej spalić, tylko lekko podgrzać. Lekko podgrzana. Ładnie się tu wkręci. Trzymajcie sobie damper, żebyście tego nie nacisnęli, bo wam tu wielorybek się zrobi. Jak nie wiecie, co to wielorybek, to sobie naciśnijcie z całej siły damper w dół. Zobaczycie, co to znaczy wielorybek na serwisie. No i trzyma się to na tyle przyzwoicie, żebym. Ja już temu zaufał. Mi tam więcej nie potrzeba. Wyciągamy sobie tu. Dopychamy to. I w zasadzie możemy sobie dolać tu odrobinkę oleju. Nie jakoś szczególnie dużo, ale odrobinę zawsze. Tak, żeby Wam ten otwór przykryło. I możemy sobie cyrklować. Tłoczek zauważycie, że Wam chodzi góra dół. Możecie sobie go chwycić. W momencie, gdy macie wciśnięte na maksa, jeszcze go ściągnąć w dół. Co zaciągnie wam do środka jeszcze więcej oleju. Żeby wam nie wypchnęło go, to możecie sobie tutaj wcisnąć ten z powrotem pieczniej ograniczający. Jak będziecie szli do góry, to w pierwszej kolejności będzie wam wypychało tłoczek, a potem ten olej. I prawda jest taka, że to jest koniec odpowietrzenia, bo tu nie ma wielkiej filozofii, nic tu nie wymyślicie więcej, jeśli nie macie pompy podciśnieniowej. Nie? Także ruszacie, jak już nie będzie żadnego powietrza, no to wtedy ustalamy głębokość tłoka IFP. Mi już od dłuższego czasu nie idzie żadne powietrze, nic, ruszam sobie góra-dół, jest ok, nie słyszę powietrza, wygląda to na przyzwoicie odpowietrzone, poświęciłem sobie czasu. Tyle, ile uważam, że jest to warte. I teraz tak, możecie palcem, tak, żebyście poczuli opór. Dopycham sobie tłogi FP do końca. Czuję, czuję sztywny opór, skończyło się miejsce. Mierzymy sobie czymkolwiek głębokość tego. Mamy mniej więcej tyle. Więc teraz możecie sobie ściągnąć jewkę, nawet na sam dół, choć mija się to z celem i wpychacie sobie na tę głębokość, którą sobie zmierzyliście minus. Różnie, 4-5 mm. Jeśli czujecie, że odpowieczyliście perfekt, to możecie wcisnąć minus 2 mm. Prawda jest taka, chodzi o to, żeby Wam to nie klepało, a jak dacie przy samym, no to przy jakimkolwiek zapowietrzeniu, jak napompujecie ten tłok i skompresuje się powietrze, które znajduje się w środku, no to będzie Wam IF klepała. Jeśli nie jesteście pewni co do zapowietrzenia, to dajcie bliżej tych 4-5 mm. Jeśli, jeśli jesteście totalnie pewni, no to ryzykujcie, dawajcie 2 mm. Jak macie to w ten sposób ustawione i tłok wyciągnięty na maksa, no to teraz moi drodzy, zamkniecie sobie to, ale nie wciskając tłoka jakoś bardzo, bo wam się zrobi ciśnienie. Wyciągacie sobie to, to wam dość nie kapie. Strzykawka na bok, końcówka do wykręcenia, jeśli zrobiliście to z głową i zrobił Wam się ładny gwint, tak jak mi, to możecie to zachować na następny raz. Wkręcamy sobie śrubkę zaworu odpowietrzającego i mamy amortyzator gotowy. Żeby wykręcić tą śrubkę, głupio byłoby ją tam zostawić, co nie? Śrubka nam wypada. Raz jeszcze pierścień. Coś gęstego, hydrofobowego na ten o ring. Zakrywający nam tutaj, uszczelniający nam tutaj. To na swoje miejsce. Odrobinkę to głębiej, dlatego że chcemy tu ten pierścień wcisnąć. Możecie sobie wkręcić jeszcze śrubkę, pociągnąć to do góry, żeby oparło się na pierścieniu rozpierającym. No, żebyście mieli pewność, że Wam to nie wyskoczy. Oczywiście jeśli posuwacie się do tak barbarzyńskiego wykonania Cane Click'a Double Barrel jak ja dzisiaj, no to wiecie jak napompować sobie igłę w, w domu, a jak nie wiecie to macie mój inny materiał, który Wam to pokaże. Wybijamy okolice 145 do 170, 175 może PSI. Igiełka powoli Cyk, syczenie tylko tutaj tutaj żadnego więc jest w porządku. Śrubeczka zakręcająca torx 20 to napompowane ciach. No i w ten sposób zakładamy sobie wężyna podkładka i w taki oto sposób relatywnie prostymi domowymi sposobami wykonaliśmy sobie no, i jakby nie było, pełny serwis Cancrea Double Barrel wersji Coil. Jeśli nie do końca rozumiecie, co z tymi rurkami w środku się dzieje i czemu tak, a nie inaczej, subskrybujcie, obserwujcie, wszystko wam kiedyś wytłumaczę. Takie moje partackie sposoby na szukanie, że ta strzykawka ma taką przejściówkę i to da się wkręcić i fajnie odpowietrzyć, też możecie wspierać na moim patronejcie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i tyle z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!